think we want to reach people for Jesus, but we don't change the way we change our lifestyle. My musimy nauczyć się zmienić swój styl życia. We need to come out of our little Christian ghetto. Musimy nauczyć się wychodzić z naszego małego chrześcijańskiego getta. If we're going to reach people that don't know Jesus. Jeżeli chcemy dotrzeć do ludzi, którzy nie znają Jezusa. And so we thought of this one club where they would hang out. Więc był tam taki klub, w którym ludzie się zgromadzili. Again, the good shepherd goes to the lost sheep. Ponieważ dobry pasterz idzie i szuka zaginionych owiec. I needed to go to them. Musiałem wyjść do nich. So we went to this. We would get together and pray for a couple hours, więc, like from 10 to 12. Więc najpierw się spotykaliśmy od 10 do 12 do północy modliliśmy się. And then we go to this one club. I potem szliśmy do pierwszego klubu. Where all these lost sheep were. Gdzie były zagubione owce. And we thought, okay, we'll give them this little sticker. Więc pomyśleliśmy sobie, że damy taką naklejkę. That said, smile, God loves you on it. Na której było napisane, uśmiechnij się, Bóg cię kocha. We thought, this is a way we'll make conversation with people. I to będzie taki do rozpoczęcia rozmowy. Impuls. So they're playing this really heavy music. Więc tam wchodzimy, taka ostra there's muzyka. There's this one guy, you know, like that. Jest and I have my jeden facet, który skacze sobie tam. I have my little sticker that says smile, God loves you. Mam tą małą naklejkę, gdzie jest napisane uśmiechnij się, Bóg cię kocha. And I give it to him. Ja daję to temu człowiekowi. And he looks at it. I on patrzy na to. And he just starts screaming. I zaczyna krzyczeć. He just goes. Zaczyna wrzeszczeć. And I go, well, he must not be ready. Pewnie jest gotowy jeszcze. And then I look at my friend. Spojrzałem na mojego przyjaciela. And these two guys are pushing him back and forth. Dwóch gości go tam przerzucało jak piłeczkę. And I thought, this isn't right. This is a mistake. Pomyślałem sobie, nie, no to chyba pomyłka. Finally, I talk to this. I give it to another guy. W końcu zdecydowałem się dać to jakiemuś człowiekowi. And he goes, is this a joke? I on mówi do mnie, czy ty się żartujesz? And I go, no, it's not a joke. Nie, ja nie żartuję. And he goes, well, I'm not into religion. Ja mnie religia nie interesuje. And I said, well, I'm not here to talk about religion. I'm here to tell you about how you can have a relationship with God. Mówię, ja nie chcę z tobą rozmawiać o religii, ja chcę rozmawiać o tym, jak możesz mieć relację z Bogiem. And what I mean by talk is, i to, co mam na myśli, mówiąc słowo, rozmowa, is I screamed in his ear, to polegało na tym, że ja wydzielałem się do jego ucha, and he screamed in my ear, i on się wydzielał do mojego ucha. And that's why I can't hear anymore, but ja dlatego trochę mam słaby słuch teraz. But over a period of 8 months, ale przez 8 miesięcy, we talked to 400 people like that. Rozmawialiśmy z 400 osobami. 400. 400. It's not a guess. I to nie jest jakiś szacunek. Because we wrote down all their names. Ponieważ imię każdej osoby mieliśmy zapisane. And then once a month, i raz w miesiącu, we go out into the forest, wyjeżdżaliśmy do lasu, and we pray over the list. I modliśmy się nad tą listą. Jesus, help us to, you know, we pray for everybody on that list. Po kolei nad każdą osobą na tej liście modliliśmy się. Now I thought God was calling us to go there to tell them about Jesus. Więc czułem, że Bóg chce, żebyśmy poszli powiedzieć im o Jezusie. But that wasn't the reason. Ale to nie był powód. I believe God was calling us to go there. To co robiliśmy, to był Bóg nas powołał tam po to. To find out how they feel. Żebyśmy odkryli, zrozumieli, co oni czują. What makes you happy? Co ciebie czyni szczęśliwym? How do you see the future? Jak ty widzisz swoją przyszłość? What do you think about God? Co ty myślisz o Bogu? You see, how am I supposed to tell these people who Jesus is? Jak ja mam powiedzieć tym ludziom, kim jest Jezus? If I don't know what they think. Jeżeli ja nie wiem, co oni myślą. Often we give people answers to questions they're not even asking. Często próbujemy ludziom dawać odpowiedzi na pytania, których oni nawet nie zadają. And during this time, i w czasie tego czasu, God started to really break my heart for these people. Bóg zaczął łamać moje serce właśnie jeśli chodzi o tych ludzi. And then one day, i pewnego dnia, I was at a concert. Byłem na koncercie. I was watching this band perform. Był tam taki zespół, który występował. And I felt like God told me to start a band. I poczułem, jak Bóg mówi, że on zaczął zespół. And I'm thinking, how can I start a band? I don't play any musical instruments. Jak ja mam założyć zespół, jeżeli ja nie umiem grać na żadnym instrumencie? And I decided that I would be the singer. Więc zdecydowałem, że będę wokalistą. And we started this crazy band. Zaczęliśmy taki szalony zespół. And I got a guy from Norway who had a big mohawk. Przyłączył do mnie taki facet z Norwegii z wielkim irokezem. And a guy from California who I called Kip, which means chicken in Dutch. I był taki człowiek z Kalifornii, którego nazywałem Kip, co znaczy kurczak po holendersku. And a drummer from Amsterdam who called himself Oma Butler, which means grandma Butler. I był tam perkusista z Amsterdamu, który nazywał się Oma Butler.
I to znaczy babcia Butler. And he had this old beat up drum kit. I miał taką starą, zużytą perkusję. And one cymbal with a big bite taken out of it. I miał taki zdezolowany stary talerz. And we didn't have a stand to put the cymbal on. I mieliśmy statywu na ten talerz. So we tied a rope from the cymbal to the ceiling. Przywiązaliśmy talerz do sufitu na linię. And when the drummer hit it and swayed back and forth like that. Perkusista uderzał w ten talerz, to on się bujał po całej sali. And then one time it hit him in the head. Raz to uderzyło, ten talerz uderzył go w głowę. And he started bleeding. Zaczął krwawić. And I'm going special effects. Wiedzieliśmy, że mamy specjalne efekty. And I was trying to come up with a good name for our band. I szukałem nazwy dla zespołu. And some people were listening to our music. I ludzie, którzy tam słuchali nas pewnego dnia. And they said that's no longer music. Wiedzieli, że to w ogóle nie jest muzyka. No longer music. But there was an anointing on it. Ale było na tym namaszczenie. And even when we only had three songs. I nawet w momencie, kiedy potrafiliśmy zagrać tylko trzy piosenki. We started getting invitations to play. Nie musieliśmy udawać coś i grać. And we've seen thousands of people come to Jesus. Widzieliśmy, jak tysiące ludzi przychodziły do Jezusa. But what I want to say to you tonight is don't think you all have to start a band or something. Nie myśl, że to ty musisz teraz założyć zespół albo coś takiego, nie o to chodzi. But it's the principle that you need to see. To jest tylko zasada, którą ty musisz zobaczyć. And if you apply this principle to your life, it will revolutionize you. Jeżeli zastosujesz tę zasadę w swoim życiu, to zrewolucjonizuje ciebie. Does anyone want to ask me any questions? Czy ktoś chce zadać mi jakieś pytanie w tym miejscu? Wiedziałeś, że musimy być z getta chrześcijańskiego. Dlaczego getta? Dlaczego to się nazywasz? A ghetto is when you're in a place where you're only thing you're around is Christians. Ghetto, czyli mam tu na myśli miejsce, gdzie wszystko wokół czego co cię otacza, wszystko jest chrześcijańskie. So like if all of your friends are Christians. Wszyscy twoi przyjaciele i znajomi są chrześcijanami. And you go to church every day, every week. I co tydzień jesteś w kościele. And you're involved in the prayer meetings every week. W tygodniu angażujesz się w jakieś spotkania modlitewne. That's good. To jest bardzo dobre wszystko. But you're not like Jesus. Ale ty nie jesteś wcale tak jak Jezus. Because Jesus was a friend of sinners. Ponieważ Jezus był przyjacielem grzeszników. And a friend isn't just someone you say hello to. A przyjaciel to nie jest ktoś, komu mówisz cześć. Nice weather we're having. I rozmawiasz o pogodzie. A friend is someone you allow into your life. Przyjaciel to jest ktoś, kogo dopuszczasz do swojego życia. We have to get out of our Christian ghetto. Więc dlatego musimy opuścić swoje chrześcijańskie getto. I know this pastor. He was praying for revival in his church. Jest taki pastor, który modlił się o przebudzenie w swoim kościele. And he was going, God, we're not seeing anyone come to Jesus in our church. I mówił, Panie, nie widzimy nikogo, ludzi w ogóle, ludzie nie przychodzą do Jezusa w naszym kościele. And as he was asking Jesus about this, i on prosił Jezusa o to. He felt like God told him to shut his church for a few months. Poczuł, jak Bóg mówi do niego, że ma zamknąć kościół na parę miesięcy. And instead of inviting his name, you know, instead of having church on Sunday morning at 11 o'clock. Powiedział ludziom, żeby zamiast przychodzić do kościoła codziennie rano, w niedzielę, czy co niedzielę. He felt like God told him to invite all his neighbors in for breakfast. Powiedział, żeby zapraszali wszyscy członkowie kościoła swoich sąsiadów na śniadanie. 11 o'clock Sunday morning. 11 rano, niedziela rano. Come and have breakfast with us. Chodźcie, będziemy mieli razem śniadanie. You know, and not playing really loud praise music and. Bez tutaj jakiegoś puszczania głośno muzyki uwielbieniowej. And putting, you know, Bible tracks in the food. Wkładanie jakichś traktatów chrześcijańskich do kanapek. Friendship. Przyjaźń. And he saw a revival in his church. I on zobaczył przebudzenie w swoim kościele. You know, most people, their best friend is their television set or their cat. Dla wielu ludzi najlepszym przyjacielem jest telewizor albo ich kot. I support a work in Delhi. I go to India. Sometimes every year now. Ja współpracuję z taką misją w Delhi, w Indiach. Jeżdżę tam często. And I was able to see Mother Teresa's work in Calcutta before she died. Zobaczyłem, jak wyglądała. Miałem okazję oglądać, jak wyglądała praca Matki Teresy, zanim umarła w Indiach. And if anyone knew what poverty was, it was Mother Teresa. Jeżeli ktoś wie, co to jest ubóstwo, to na pewno wie o tym Matka Teresa. But she says there's a poverty here that is worse than the poverty in Calcutta. Powiedziała, że ona powiedziała, że w tym zachodnim świecie jest większe ubóstwo niż w Kalkucie. And it's loneliness. I tym ubóstwem jest właśnie samotność.
We need to get out of our Christian ghetto. Dlatego powinniśmy opuścić to nasze chrześcijańskie ghetto. I know this businessman. Znam takiego biznesmena. He was really involved in his church. On był bardzo mocno zaangażowany w kościół swój. But he was frustrated. Ale ogarniała go frustracja. Because he thought, there's got to be more to following Jesus than this. I on mówił, że w marszu, w tym marszu za Jezusem musi być coś więcej niż to. So he thought, maybe I should be a missionary. Więc pomyślał sobie, może powinien pojechać na misję. But he thought, before I do that, maybe I'll see if there are any needs where I live. Ale stwierdził, że może zanim pojadę tą misję, to zobaczę, czy jakieś potrzeby nie są tutaj wokół miejsca, w tym miejscu, w którym mieszkam. So then he had five kids. Więc on ma pięcioro dzieci. He is 45 years old. On miał wtedy 44 lata. And he sold real estate. I sprzedawał nieruchomości. So he goes out on the street. Wyszedł na ulicę. And he goes, God, are there any needs here? I zaczął pytać Boga, Panie, czy są tu jakieś potrzeby? And he heard a girl talking to one of her friends how she couldn't go home at night because she was being abused by her father. I słyszał rozmowę dwóch dziewczyn. Jedna z dziewczyn mówiła, że ona boi się wrócić na noc do domu, bo tam jest jej ojciec, który ją wykorzystywał. And he kept running into these young people on the street. I on zaczął chodzić do tych ludzi, młodych ludzi na ulicę, spotykać się z nimi. So he went back to his house. Wrócił wtedy do domu. And he said, God, why are you showing this to me? I mówił, dlaczego mi to pokazujesz, Boże? I'm a businessman. Ja jestem biznesmenem. I'm not a preacher. Nie jestem kaznodzieją. Why are you showing this to me? Po co mi to pokazujesz? So then he just went to McDonald's. I on poszedł do McDonald'sa. And he bought these bags of French fries. I kupił ileś tam pudełek frytek. And he was handing them out to people on the street. I zaczął rozdawać te frytki tym młodym ludziom na ulicy. And then his wife said, "Why don't you tell these young people they can come to our home for a meal?" Jak to zobaczyła jego żona, to powiedziała, no, może lepiej zaprosić do domu, do nas na jakąś kolację. And then he invited me to speak to them. Potem on zaprosił mnie, żebym do nich przemówił. So I walk into his house. Przyszedłem do jego domu. And it's filled with all these young people. I on był ten dom pełen młodych ludzi. And I said to them, ja powiedziałem im, there is a beggar, że był żebrak. And he was blind. I był ślepy. And he heard Jesus was walking by. I usłyszał, że przechodzi obok Jezus. So he said, Jesus, have mercy on me. I on zawołał, Jezu, zlituj się nade mną. And all the people around him. I ludzie wokół. Said, would you shut up? Mówi, czy możesz się zamknąć? You're just a blind beggar. Jesteś ślepym żebrakiem. Jesus is a very important man. A Jezus jest bardzo ważną osobistością. You need to be quiet. Więc lepiej być cicho. But this was kind of a punk beggar. A to był taki punkowy żebrak. Because the more they told him to be quiet, the louder he got. Ponieważ im bardziej oni go ucieszali, tym głośniej się wydzierał. Jesus, have mercy on me. Jezus, miłuj się nade mną. Finally, Jesus said, "Who's shouting?" I w końcu ktoś zapytał, kto tam krzyczy? Oh, don't worry about him, Jesus. It's just the beggar. That's stupid beggar. Nie zwracaj uwagi na niego, ten głupi żebrak. But Jesus said, "No, bring him to me." Nie, przyprowadźcie go. And I said to this to the young people in this businessman's house. I ja wtedy powiedziałem tych młodych ludzi w tym domu biznesmena. God hears the cries of beggars. Że Bóg słyszy wołanie żebraków. He doesn't want you to be blind. On nie chce, żebyście byli ślepi. He doesn't want you to be on the street. On nie chce, żebyście byli na ulicy. But you have to be a humble beggar if you want to see Jesus. Ale musicie być takimi pokornymi żebrakami, jeżeli chcecie zobaczyć Jezusa. And I said, how many of you want to see Jesus? Ja pytam, jak wielu z was chce zobaczyć Jezusa? And they all said that they did. Wszyscy powiedzieli, że chcą. So then I started to pray. I zacząłem się z nimi modlić. And the power of Jesus came into that house. I wtedy przyszła Boża moc. And some of these young people were laying on the floor. Weeping for hours. Niektórzy z tych młodych ludzi leżeli na podłodze, płacząc godzinami. Some were like huddled against the wall like this because the Holy Spirit was so strong in his house. Były osoby, które przykucnięte siedziały przy ścianie, ponieważ coś Ducha Świętego było tak potężne. People were knocking on the door of his house. Ludzie pukali, zaczęli pukać do drzwi jego domu. We heard what's happening here. Will you pray for us too? Zaczęli pytać, słyszeliśmy, że czy coś tu się dzieje? Czy też możesz się o nas pomodlić? And a businessman. I ten biznesman was used to raise up a ministry reaching hundreds of young people. Użyty do tego, żeby powstała służba, która dotyka się setek młodych ludzi. Because he was willing to get out of his Christian ghetto. Ponieważ on był gotowy wyjść ze swojego chrześcijańskiego getta.